No i teraz jak ktoś dobrze odpowie, wyznacza sobie do odpowiedzi następnego pytania. To będzie dobre, o kur... A tutaj powiem wam, że pytania są dość trudne. Spartiatics! W którym roku został opublikowany pierwszy film na kanale Spartiatics? Można się pomylić o rok. 2013? No niestety nie, w 2015, więc nie zmieściłeś się. O kurcze... 2015! Co?! No, w 2015 roku pierwszy film jest. No jakiś oszust chyba, to nie ja publikowałem. Tam nawet głosu nie ma. Posłuchajmy. Za siebie spójrz, coś pięknego wokół stwórz. Podaj tytuł anime, którego fragment intra właśnie usłyszałeś. Shaman King. Dobrze. Będzie oglądane. Będzie kiedyś oglądane. Wybierz osobę, która ma odpowiedzieć na następne pytanie. Misiulka. Atak. Atak jest robiony. Pytanie dla Misiulki. Kategoria Twitch. Ile wyświetleń ma najpopularniejszy klip na kanale Spartiatics na Twitch TV? Można pomylić się o 200 wyświetleń. Nie wiem. Strzelaj, strzelaj szybko. 200. Ile? 1800 wyświetleń. Kurde. Ale blisko była. Pog. No niestety Misiulka, kto następny? Niestety. Nie może być Misiulka. Szkoda. Zmasowany atak na Misiulkę. Dobra, niech będzie... Lionheart. Kategoria Liga Legend. Podaj koszt przedmiotu Trinity Force, moc trójcy. Możesz się pomylić o 200 zł. 3333. Nie. Nie. Nie, 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 nie. Jak to nie? 3733. Kurwa, znerfili. Na twoją niekorzyść. Zeznia. Znerfili, luj. Zeznia, pyta... Poczekaj, jesteś Zeznia? Jestem. Dobra. Ile wyświetleń ma najpopularniejszy film na kanale Spartiatics? Można pomylić się o 20 tysięcy. Z 270 tysięcy? Za dużo chyba. Co?! Zmieściłeś się w żądanej tolerancji. 273 tysiące. Nawet nie wiedziałem. No foka, niestety straciłeś liderstwo, przykro mi. No to Sola. A dobra, dobra, od następnego mówimy pan z numerem ileś tam. Tak, 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 tak. Nie dobra, mówcie, Sola, nie jesteś? Tylko. Jestem, jestem. Dzięki, Szymek. Wiedza ogólna. W którym roku powstała platforma Twitch TV? Można pomylić się o rok. 2007. Pan z numerem 4. Chyba za... No niestety w 2011. No, sorry, oglądam tylko od Spartiatixa. plus 3 szanse. No to pan z numerem 9. Wymień co najmniej jeden z najrzadszych skinów w LoLu, bez czarnego Alistara, Pax Twisted Fate'a czy Sivir's Pax. Dawaj, Adrian, dawaj. No to ten uder taki legendarny. To jest Ultimate. Ultimate. No to... Nie jest rzadki w sumie, chyba. Czy się zajmę? Nigdy nie wiedziałem. Nie, bardziej mi chodziło na przykład od King Ramusa z pierwszego sezonu, z bety. Chodziło mi o gotycką Aini, srebrną Kayle, albo Kayle sędzie. No takie wiesz, zapomniane skiny. A Udyra się da kupić, to nadal. Pani z numerem 4. Bajcie się ode mnie, dajcie mi spokój. Spokojnie. Kategoria YouTube. Ile wyświetleń dotychczas zgromadził Spartiatics na swoim kanale? Można pomylić się o 500 tysięcy. To ja bym nawet nie wiedział. 20... No? 20 ile? 25! No dobra, powiedzmy, że jeszcze trwało. A ile jest? 24 miliony 963 tysiące. No, a to pewnie teraz więcej, no ale 25 milionów. Dobra, zostawmy, zostawmy. No to mów, kto teraz będzie ofiarą. Z numerem 3 przed. Okej. Walka. Kontratak. Ta. Fame MMA potem będzie. Okej, kategoria Liga Legend. Wymień co najmniej 3 z pierwszych bohaterów ligi. Aini. Aszka. I Warwick chyba. Chyba dobrze. Co? Wydaje mi się, że Warwick nie był pierwszym. Trzeba sprawdzić. Poczekaj, sprawdźmy to. Ta. Nie z wiem. Zapisanych z pierwszych jest na pewno Aszka, Ryze, Aini, Singed, Amumu i Lee Sin. Nie no. Ale chyba tych pierwszych, co byli... Nie chyba w jakiejś tam w dupę spisanej na kartce. Ty mówisz obecnie teraz pierwszych jeszcze. Wydanych, tych takich co było 10 albo 13. Nie wiem czy tam był Warwick. Chyba więcej było tych postaci. No nie wiem, coś koło tego, nie wiem czy był Warwick. Okej, dobra, to wierzę ludziom, także...
Dobra, uznaj mi, że był. Podstawowe siła pytanie, czatu. Mogę wrócić na nią? Siła czatu. Możesz. Nie. Nie może? W sumie możesz. Nie, no może. No to... To Misiuk. Mieliśmy mówić pan z numerem 4, no tak? Nie! Słuchajmy. Nie! Weźcie takiego, nie wiem, Dawiksa. Nie pierdolę, zaraz cię. Nie pierdolę, moja suka, baba lubi... Pytanie trudne. Podaj wykonawcę utworu. Young Kai. Dobrze. No ona czekała aż czad na pisze. Myślisz, że tak mogło być? Tak. Dobra. Jeszcze jedno pytanie. Nie, nie. Musi być uczciwo. Uczciwie. Dobra. Misiulka, wyłącz czat teraz, bo ja nie wiem, czy patrzyłaś, czy nie. Uznajmy, że nie patrzyłaś, ale jeszcze jedno... Nie mam czatu na tym. W ogóle na streamie nie jestem. Dobra, już mogłaś wyjść trzy razy. Dobra, niech zgadła i idziemy dalej. No dobra. Ale to nie ma sensu, jeśli ktoś czeka aż czat po połowie. Po czasie. Ale to zawsze tak będzie, tego nie wyjmijmy. To zmniejszymy czas teraz. Dobra, dobra, była dobra odpowiedź i luj. Zostawmy tak. Pan z numerem 7. Oficjalny teledysk do 1 z 10. Wyjaśnij, dlaczego kiedyś kanał Brodacza nazywa się The Spartiatics? Bo ma brodę. Co, bo ma brodę, dlatego było The Spartiatics? The Spartiatics, bo... Tego nie pamiętałem. Nie, no nie szkodzi, ale... Bo miał brodę... Ja do ciebie, ja dopiero ciebie oglądam od pół roku, więc... Nie no, nie szkodzi, nie szkodzi. Tak, no. To jest beczunia, ale śmieszna odpowiedź, teraz śmieszyło. Pan z numerem 3. Którą z tych gier Sparta grał najwcześniej? Minecraft, Darkest Dungeon czy Getting Over It? Najwcześniej grał z nich. Którą? Darkest. Dobrze. Dobrze, to wybierz. Pan z numerem 10. Podaj, jakim bohaterem grał Sparta w filmie zbanowanym przez Malika Montanę. Na Susan. Re-upload. Tak, dobrze. Dobrze, kurde, dobrze. Zresztą się... Legendarny film. Bierz ofiarę. No tak. No to zobacz. Pan z numerem 5. Z jakim czempionem, którego mainował Brodacz, są związane pierwsze poradniki na jego kanale? Podaj imię czempiona. Rengar. O chuj, myślałem, bo mainujesz go. Wtedy, najpierw kogo mainowałeś? Wtedy Udyra. No, Godyr był grany. Inny czas. Godyra. No to pan z numerem 7. I znowu ja. Dawaj. Podaj nazwy co najmniej dwóch przedmiotów związanych najbardziej ze Spartiatixem. Oprócz dinozaura. Ze streama. Foka. Tak, tak. Foka no. I ketchup. O no, kurde, dobrze! Tutaj wybrać. No to foka. Supraka, foka. Podaj... Jaką kartę graficzną ma Spartiatix w swoim obecnym komputerze, tym nowszym? Wymień jej producenta i lub model oraz musisz wymienić pamięć VRAM, ilość pamięci VRAM. GTX... Powiedziałeś GTX. O kogo tak szumi? Dawid. Dobra, dobra. Dawid, chyba u ciebie szumi. Ta, zaraz go weźmiemy. No niestety. Zeznia, po raz kolejny. Jeszcze żadnej szansy nie straciłeś, to może teraz. Stream z Niagary. Podaj ilość śmierci Brodacza w Dark Souls 3. Można pomylić się o 10 śmierci. Z 25? Coś ty. O kurde. Dark Souls. O. Kurde no. Delikatnie żeś się pomylił. Tak delikatnie. 259. A, to blisko. A, pan numer 2. Jak długo Spartiatix zapowiadał Gotika? 3 miesiące. Nie no, z 2. Albo. Pierdolenie. O Chopinie. Ile Sparta zapowiadałeś, że nie go w końcu wiem. Nagrasz? W luj. No właśnie. A w luj była odpowiedź? No, ponad rok. Go zapowiadał. To w luj też byłoby dobre. No. Ale to już naprawdę dla widza, który siedzi tu no. Non-stop chyba. Pan numer 8 wybieram. Kto obiecał przygotować Spartiatix w Gotuj ze Spartiatixem? No, gotowanie w kuchni, tak? Znaczy, no... Jaką potrawę? Jaką potrawę? Jaką potrawę? Zupkę chińską. No, Spartuś. Nie no, kebaba. No wiadomo, żydowski prawdziwy kebab. No modę ci chyba dam tak pan strzelasz. Pan numer 4. O, pani numer 4. Pani. A ja tam nie widzę kto, jaka płeć. Jaki był ostatni event w lidze, który promował m.in. skin do Fiza? Myślisz, że ja się znam na lidze? Tam dopiero 2 miesiące.
Daj jakąś podpowiedź. Babie. Ja nawet nie wiem jaki, to nie dam. Psy versus koty. I był ten Fast for Fizz. Mam tego, Rengara kotka. Tak, tak. Masz i nie wiesz, nie, dobrze. Nie czytasz ze zrozumieniem. No niestety. Pan numer 9. Ile Blue Essence kosztuje Veigar? 1350. Dobrze. No to pan z numerem 10. Wiedza ogólna. Jakiego trybu gry nie lubi grać Spartiatix? W lidze pewnie, tak? Tak. Nexus Siege'a. Nie, trybu, który jest na stałe, dopowiem. Aramów. No prawidłowo. Dobrze. Jezu, oni wiedzą o mnie więcej niż ja o sobie w duchu. No to ten, pan numer 5. Okej, okay, Solek, ostatnia szansa. No właśnie nie wiem, czemu się tam napił. Dobra. Odpowiesz i niszczysz potem wszystkich. Tak jest. Kategoria Liga Legend. Która z wymienionych serii w LoLu posiada najwięcej skinów? Odpowiedź A. Blood Moon. Odpowiedź B. Snowdown Showdown. Odpowiedź C. Pool Party. Czy odpowiedź D. Trick or Treat. Odpowiedź A. Blood Moon. No i nie. Chuj. Blood Moon posiada 17 skinów, a Snowdown Showdown posiada 19 skinów. A no to pozdrawiam Patryka, bo mój kolega i wszystkie jego były i w sumie. No i okej. Okay. Dobrze. No to pan z numerem 2. Podaj, ile zapłacisz za ostrze nieskończoności z huraganem Runana? Można pomylić się o 200 zł. 6000 zł. Równo 6? Udało się zmieścić w żądanej tolerancji, więc pańską odpowiedź uznajemy. No tak, 6000. 3, 4, 3, no tak. Kogo wybierasz? Pani numer 4. Misiulka, Janusz atakuje. Z ostatnią szansą. Jak Spartiatix nazwał najlepszy team do tepowania w lidze? Na bota. O kurde. Nienawidzę was. No niestety, Misiulka. Spartuś, jak go nazwałeś? No, mój ulubieniec, Team Arquel. No dokładnie. No niestety, ale ty, Misiulka... Słowo na koniec. Nic się nie stało. Dobrze było. Powiedz jakieś słowa na koniec. Uwielbiam wodę. A. No i dobra. Bardzo woda jest zdrowa. Którego z wymienionych challenge'y nie nagrał i nie wrzucił Spartiatix, może bardziej nie wrzucił na swój kanał na ity? Odpowiedź A. A na Twitchu 10 było. 10k golda challenge. Odpowiedź B. Bez itemów challenge. Odpowiedź C. Bez farmy challenge. Czy odpowiedź D. Bez skilla challenge. B. Dobrze. Jest. Nie ma takiego filmu w playliście. Challenge. Ale jak się nazywał? Bez itemów challenge. Nie ma takiego. Nie było takiego. No to niech będzie pan numer 8. Za którego czempiona przyszłoby ci zapłacić najwięcej Riot Pointsów? Odpowiedź A. Kindred. Zmutuj, zmutuj Dawida na chwilę. Okej. Okay. Odpowiedź C. Hecarima, czy odpowiedź D. Rengar. Ty, bo się topię szybciej! Ale możesz jeszcze... Za którego czempiona przyszłoby ci... Pierwszą i drugą Kindred, Zed, Hecarim, Rengar. Kindred. Dobrze. No to wybieram pana numer 7. Dobra. No to Dawida, pojedynek, znam się. Pojedynek, strzelców. Pojedynek. Dobra. No dobra, dawaj. Pytanie z kategorii wiedza ogólna. Podaj część Gothica, w którą grał Spartiatix. Żadną. No niestety. Mało ludzi o tym wie, bo to w dupę było 17 godzin streama i nigdzie tego nie wstawiłem na YouTube. Wstawiłeś, jest na YouTubie. Ale mało, tam nie wszystko. Dobra. No to numer 3. Co dla Żydka zrobił użytkownik Szieleń? Za co trzymał VIP-a? Emotki. Ta za emotki, otruł dupa. No. Kategoria Twitch. Czy Spartiatix kiedykolwiek palił marihuanę? Podchwytliwe. No, palił czy nie? Podchwytliwe. Ale na streamku nie, widzę, pali czy... Nie, pali ogólnie, czy kiedykolwiek zapali marihuanę. No tak. Tak się tylko wydaje. Niestety. W GTA paliłem RP, to samo. Może pan numer 2. Okej, okay. Janusz, ostatnia szansa. No, Krzysztof palił, nie wiem. Dawaj Janusz, dasz radę. Okej. Okay.
Kategoria Liga Legend. Kto pomógł Sylasowi w ucieczce z więzienia? Lux. Jezus Maria, Janusz, ty giku! Ile po ładowarkę? Okej, okej. Ile czasu Sparta miał rzekomo przejść Getting Over It? Ile minut? Ile minut? No, 15. Udało się zmieścić w żądanej tolerancji, więc Państwu odpowiedź uznajemy. Kurde. Ładnie. Kategoria jedyna w swoim rodzaju. Wyzwanie. Powtórz cały tekst reklamy kanału Spartiatics na podstawie jednego ze starych filmów na YouTube. No, ale myślę, jak to było. Ale już dawno tego nie było. To ciężko sobie to... Tak, było. No ale powtórz. Ja mam to powtórzyć, ja tego nie pamiętam, bo... Reklama! No i tyle wystarczyło. Jak? Dalej chyba jeszcze było. Było, było. Zostaw ocenę pod filmem, suba i dzwoneczek, żeby być na bieżąco, no i wbijaj jeszcze na live'y, które ja robię na Twitchu. No i gitara się ma elo. A, no i gitara się ma elo. Do widzenia. Fajnie było. Dobrze było, Adrian, spokojnie. Pracuj w tym warzywniaku, kiedyś się dorobisz siana. To nie ostatni event, także. Wytłumacz, dlaczego Spartiatics jest Żydem. Pytanie. Bo prosi o pieniądze. No, prawidłowo. Jak to w dupę? Każdy, kto prosi o pieniądze, jest Żyd? Masz bana. No, on też ma brodę. No, ogólnie kreatywność, da. Także. Tak, piszecie? Czat się ze mną zgadza, także wiesz. Musisz odpowiedzieć, liczę na ciebie. Postawiłem na ciebie pieniądze. Wiedza ogólna. Dlaczego Sparta ma dramę z Arkwellem? Wyjaśnij. Go wyzywał na Fame MMA, no i ogólnie wyzywa go. Taka jedna charakterystyczna sytuacja była, od której się wszystko zaczęło. No, to nie będzie wiedział, mało ludzi. Człowiek... Z Gondasem i w dupę i tyle. No dobra, powiedzmy, że... Chyba uznajmy. Tak, uznajmy. Nie ma faworyzacji, nie podstawiłem na niego pieniędzy. A dlaczego masz z nim dramę, Spartuś? Nie, no to z Gotika, ale to nie będą wiedzieli, bo mi hosta nie dał, nie? No, hosta ci nie dał. A to dawno było bardzo, no. Trzeba chłopa wykończyć, pan numer 7. Okej. O kurde! Ty na pewno modulator głosu używasz. Normalnie byś tak nie powiedział. Ile masz lat? 40? Ty oszuście. Informacje, że za chwilę improwizacja, bo mi się pytania kończą. Ja pierdziałem, jeszcze mam tyle. A jeszcze no. Trzecia runda została. No ale to już jest finał sam. I masz tam pytania? Mam. A, dobrze. Bo ale do tej będziemy się jeszcze wymyślać. No dobra, to pytanie dla ciebie z kategorii Twitch. Przyjmując, że 1000 bitsów to 45 zł, ile już pieniążków przelała w ten sposób misiulka? 120? 120 zł, no trochę mało. Zobacz, ile ona ma ten. Komu ona ma znak? Nie patrzę. No to ona ma 10 bitsów emotkę. Ona dała ponad 500 zł już. Niestety, Dawid. No niestety, niestety. To dawaj jakieś słowa na koniec. No, fajnie się bawiłem, dzięki. Dobra, nie musisz szukiwać, wiadomo, że to jest gówniany konkurs dla siana, wiesz o co chodzi. Powiedz to po prostu. Rozumiem, rozumiem. No właśnie. Nie, tam, ja się dobrze bawiłem, co nie, mogłem z tobą pogadać, Sparta, o to mi chodziło, pozdrawiam cię. Dobra, dzięki, nara. dzięki wielkie za wzięcie udziału. Pokcząp. Oka, pytanie dla ciebie jest takie. Wymień co najmniej dwóch autorów mapy MC, w której Sparta walczył z Arkwellem, czy wykonywał zadania, by pokonać Orka Tchisa. Co najmniej dwóch autorów. Piotruś? No, o. Jeden jest dobrze. I? Pizowaty, Filtrowski? No, znaczy na Piotruś i... I? Pizowaty? No, powiem ci tak, Piotruś, nie zgadłeś. A powiem ci, że z drugim właśnie rozmawiasz, także... Nie pamięta. Jeszcze na YouTubie nie było. Będzie na pewno kiedyś. No dobra. Jak nazywa się postać Sparty w GTA RP? Wymień dokładne imię i nazwisko. No to jest Żyd. Imię i nazwisko. O kurde, to jest najnowsza historia! No wiem, ale kurde... To czas ma... minął. Niestety. Christopher Spielman. No właśnie, no. Bo mało. No dobra, Zeznia. Masz farta, znaczy może nie farta. Kategoria Liga Legend. Wymień co najmniej 3 skiny typu Ultimate. No to dokładnie te nazwy, tak? Tak. To Elementalis Lux będzie. Będzie ten Ezreal, Jezus Maryja. Pulsefire Ezreal. I Spirit Guard Udyr. No i bardzo dobrze. Ja mam to pamiętam. Ładnie! Dobra, to Sparta, wymyślaj mu pytanie, bo my się skończymy na drugą rundę. 40 pytań poszło w pistę. Ja pierdzielę, co ja mam wymyślić? Dobra, mam proste pytanie, Janusz, dla ciebie. Dobra. Dobra, moja ulubiona czekolada.
Milka. Jaka? Oreo. Ja pierdzielę, po co zgadujesz? Nie chce mi się wymyślać. Dobra, będę dobra. Proste wymyślał. Mój ulubiony smak yerby. Od cejrowskiego. Ale jaki? Jaki, bo ciągle to mówię. Mięta? Dobrze, ja pierdzielę. Zgadywałem. No to pana z dwoma tymi. Pan numer 10. Dobra. Dobra, proste pytanie, ale no nie mam głowy. Jaka gierka ma być ogrywana z pewną niemiecką streamerką? No przynajmniej mówi po niemiecku. Jezus, nie pamiętam tego. No. Mówię o tym dzisiaj nawet. Dobrze, mniej, o jedno pytanie mniej do wymyślania. Ja pierdzielę w dupę. Jaka ta gra? Fortnite. No. Fortnite, to ostatnio ciągle mówię. Pan numer 2. No dobra. To Janusz. Myślisz Fizowat? Nie, to za trudne jest, bo o tym praktycznie nie było mówione, Fizowat. Możecie, no, jakieś... piszcie pytania, ja może wybiorę któreś z waszego. O, mam, Janusz, pytanie do ciebie. O, jaki? Jak się nazywa mój pies? Egida. Kurde, w dupę. Kto składał komputer z Partiatixowi? Znaczy pomagał. A, no, no dobra, no to było proste. Za łatwo. Za łatwy trochę, to następny będzie trudniejszy. Wybieram. Dobra, ja mam dobry, ale wybierz kogoś. Lecimy z panem numer 8. No dobra, to jest walka o finał także. Dobra, Lion, trudne w luj pytanie, nie wiem czy będziesz wiedział. Mhm. Ale kto przelał siano, żeby mi się ogolił? Oh fuck. Phoenix. Nie, czekaj. No dobrze, dobrze. Ten, co się ciągle tak pruje, kurde, na wszystkich streamach i ciągle coś gada. Black Blue? Nie. Ten taki, co tak... Fizowaty? Nie. Ten... Amy? Nie Amy. Ten taki... No ale pod... To dziecko, no, co się ciągle burało na tych streamach. O jelenia mu chodzi. Jeleń nie, przelał 2000 zł? Kurwa. Z Temo? Z Temo mi chodziło. Nie, ten gościu nawet nie... On nie ogląda na Twitchu już streamów niestety. On się Tip nazywał. Z Temo! Powiedz słowa na koniec, a ja chwilkę za dwu. No niestety, powiedz na koniec słowa. No to pozdrawiam rodzinkę, ojca najebanego i pozdro. Spoko, było dobrze. Zaraz będziemy... Trzy osoby są w finale, no dobra. Tak, trzy osoby finał. Będzie pokrzyp. Ale przed finałem! Puszczę reklamy i zaraz wracam. Powiedz mi, skąd on się tutaj wziął? Czy w dżungli, czy gdzieś indziej? Czy wychował się gdzieś, czy u kogoś? Może raczej coś, dzień się potwora. Co dzień ćwiczył swoje pazury, strugo swoje zęby, dzień to robił. Patrz, on wygląda o tak. Zabija bez litości wszak. On zabijał łypę.